Witajcie, witajcie moi drodzy. Squash Staff z tej strony się ukłania. Dzisiaj rozpakowujemy przesyłki. To, co zawsze jest na tym kanale w standardzie. Sięgnąłem trochę do większego kartonu i wydobyłem o coś takiego. Sprawdźmy, co tam się kryje. A szczerze, tu już nawet nie pamiętam. Zostańcie ze mną. Słuchajcie, jedziemy z tematem. Rozpakowujemy pierwszą przesyłkę. I zobaczcie, co my tu mamy. A, tu mamy lwy. Lwy z Ładzy. Tak jest, piękny lewek, piękny, z 2010 roku. Wrzucimy zaraz jakieś słoneczko tutaj. I zobaczmy. No, ładna sztuka. Ładna, ładna. Lwy to były trzeci rocznik, jak została wydana ta seria African Ants. Powiem szczerze wam, że no, usilnie staram się to zebrać. Pokazuję wam, na jakim etapie jestem w tej chwili. Pierwszy to był goryl. To wam pokazywałem na którymś tam filmie. Tu mamy lwa. Te wszystkie myślę, że dzisiaj wpadną, chociaż nie wiem, zobaczymy. A jeżeli chodzi o tą sztukę brakującą, to już chyba słoń, z tego co pamiętam. Słoń jest gdzieś, ale jest gdzieś za Odrą. Ale już kupione, w każdym razie. Dobra, super, oczywiście. Mamy tutaj certyfikat. No, ale tutaj nie widzę, żeby to było seria Fabulous, tylko jest zwykły certyfikat. No ale dobra, a nie, no Fabulous, mamy coś takiego. Tylko zauważcie, że te pierwsze roczniki nie miały tego F15, nie, czy 12. Pierwsze nie miały, później dopiero się pokazały. Tutaj mamy bawoła, to jest jedyna moneta z serii, która u mnie ma takiego, taką pieczonę. Dobra, jedziemy dalej. Szkoda czasu. Tutaj coś wstroczył. Słuchajcie, naprawdę nie mam pojęcia, co tam się kryje. Grzechocze? Jakiś grzechownik. Zobaczmy. Co to jest takiego? Kto mi to wysłał? Wow, złoto, złoto, dzięki, bardzo miło, bardzo miło, 2 pensy, czekolady, kurczę, no nie pamiętam, kto, długo tu już leżało, ale coś mi świta, przepraszam cię przyjacielu, że nie wymienię z tego, zniku skrzywki, ale no, zapomniałem. Mamy 2015 rok i mamy Brytanię. Piękna sprawa. Tutaj coś jest z tym, z tą buźką. No nic, no. Jest jak jest, na razie będzie musiała taka być. Niestety, ale wiedziałem, jak jest w takim stanie, no to przy dogadywaniu na pewno była rozmowa na ten temat. Chociaż, tak jak wam mówię, no nie pamiętam. Tutaj mamy jakiś sprzęt elektroniczny. Zobaczcie, kolejne do African Ants, gazela, antylopy, a tu mamy zebry.
2011 i 2014. Zobaczmy tą tackę jeszcze. 2010, 2011, 12, 13 i 14. Już się, kurczę, robi ciekawie, ciekawie. Dobrze, dzięki, dzięki. Tu mamy coś, niby kopertówka, ale coś bardziej... Zobaczmy, co tu jest. O, też coś jest z drutami. Brytania, rocznik 2008, ładnie błyszczy, coś tam na główce, ale jest ok. Wiecie, to światło jest takie niewdzięczne trochę, bo rzeczywiście wszystko wyciąga. No ale ja się nauczyłem się żyć z różnymi defektami delikatnymi. Tu mamy Brytanię z ładne 2009 roku. Powolutku uzupełniam, coś tam mi jeszcze zostało, no wiadomo, starsze, no to ciężko, ale to tylko jakoś coś się znajduje. Dobrze, że mam dużo znajomych, dzięki, że jesteście, podsyłacie mi propozycje, czasami rozmawiamy, pytacie się, czy mam coś ja na wymianę, i jakoś ta kolekcja się fajnie rozwija, to też dzięki Wam, poniekąd, 2020. Wojtek, to od Ciebie ta przesyłka, tak jak mi się kojarzy, po monetach, tyle pamiętam, pozdrawiam Cię serdecznie, i zobaczcie, tutaj ten butelkonosy, ptak, 19, o, taka patynka, nawet nic z nią nie będę robił, zobaczmy jeszcze tu, no i zobaczcie, no i brakuje tego, tutaj mamy optical, ale nie patrzcie na to, bo wysunąłem to z tego i jeszcze tylko słoń, będzie wszystko w komplecie. Super. Dzięki wszystkim, co pomogli mi w tym znalezisku. Nie muszę Wam mówić, że sami to jest ciężki temat, żeby coś znaleźć, dlatego też często kupuję gdzieś za granicą. Srebrna mamica po opakowaniu. Już wiem, co to jest. Pamiętacie serię Cats, koty i psy. Bardzo fajnie wydana tutaj w lusterku takim. Ala Fiji 2022. Ta sama mamica, nie pamiętam co to było. Ale to jest seria wojowników, nie? Wiecie co? No... Na żywo wygląda to jeszcze lepiej. W mojej ocenie może być to coś ciekawego na kolejne wydania, dłuższe lata. Przyjrzyjcie się tej pozycji, jeżeli ja mogę Wam coś doradzić. Już wiem, mamy coś. Coś, na co naprawdę polowałem, i wiecie o tym, co niektórzy, co widzą mnie na Discordzie, na Facebook, wydawałem ogłoszenia, szukałem tych monet serii prekolumbijskiej. Zobaczcie, Aguila Guerrero, pełna uncja, z moneta z 1992 roku, Mint Mark. Casa de Moneda de Mexico, jest godło Estados Unidos Mexicanos, jedna uncja, pięknie. Słuchajcie, seria ma 20, dobrze pamiętam, 24 monety, wydawana była przez krótki okres czasu.
pokazuje zabytki prekolumbijskie, różnego rodzaju rzeźby, jakieś tam, nie wiem, wszystko związane z tą kulturą. Ma tytuł, ma drugą monetę, to jest już druga moneta, wcześniejsza, zobaczcie. Señor de las Limas. Tylko tutaj zobaczcie, jaka piękna patynka. Ładnie się to błyszczy, nie? I tu mamy 5. No tu jest 100. A czemu tak? Ktoś wie, to niech pisze mi w komentarzu. Pełna uncja. Muszę wam powiedzieć, że zobaczycie na filmie niedługo, jak przyjdzie z Niemiec przesyłka od mojego kolegi. Na chwilę obecną mam 14 monet z tej jakby kolekcji. Brakuje mi 10 i będę sukcesywnie szukał. Ciężki temat, żeby znaleźć to w Polsce, wiem, ale ja się nie poddaję. Bardzo mi się podoba ta seria. Dzięki Jarek. Pozdrawiam cię serdecznie. To dobrze, że zamieniliśmy się na monety. Słuchajcie, niemożliwe. Tak szybko przeskoczyliśmy cię na pacie. Zobaczmy co tu jest. To jest chyba ostatnia. Nie. To są boki. Słuchajcie, i tu na koniec mamy 130 zł zakupione coś, co mi zrzuciło się w oko. Dolarówka srebrna, dolarówka, która upamiętnia chyba konstytucję, dwustulecie konstytucji, dobrze pamiętam, wydanie. Tutaj już tak delikatnie na rancie. No, fajna sprawa. Coś więcej na ten temat powiem wam szczerze, że nie pamiętam. Kurczę, nie pamiętam, jaka jest próba, ale zakładam, że 900. To dzisiaj na tyle. Trochę złota wpadło. Patrzę, jeszcze zaglądam, czy to wszystko jest, co miało być. Tak, i zobaczcie. Można? Można. Wyrobić się w 13 minut czas na nagrywki. Dzięki, że jesteście. Bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj sobie poukładam, poprzekładam. No widocznie już dojrzały te monety. Kto z was zbiera Brytanię? Może ktoś, kto ma całą serię, się odezwie? Może ktoś, kto ma pierwsze roczniki do sprzedania? Dajcie znać. Trzymajcie się, skłóż staw. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.